Są z tobą w Panamie twoi synowie, między innymi. Jeżeli jestem dobrze zorientowany, to minister edukacji ogłosił, że już tutaj dzieciaki będą powoli wracały do nauki stacjonarnej. A jak będzie z twoimi synami? To jest tak, że zanim oczywiście tutaj wyjechaliśmy, to starałam się długo o przyznanie nam tak zwanego domowego nauczania. To się udało wyegzekwować i moje dzieci właśnie mają na te 4 miesiące cykl domowego nauczania. To oznacza tyle, że we własnym zakresie musimy ich uczyć absolutnie na bieżąco z całego materiału, ponieważ po powrocie do Polski czekają ich egzaminy. I nie będę ukrywała, że jak tylko się dowiedziałam, że jest zdalne nauczanie, to była jedna ze szczęśliwszych informacji, jakie usłyszałam, dlatego że mieli możliwość chociaż trochę uczestniczyć w tych zajęciach i chociaż jest to okupione wstawaniem o 2 w nocy. Mój Dawidek już chyba drugi albo i trzeci tydzień, już pogubiłam rachubę czasu, ja nawet nie wiem, jaki dzień tygodnia dzisiaj mamy. Wstaje o 2 w nocy, żeby uczestniczyć o tych polskich godzinach w lekcjach, ale on trochę też tego potrzebował, trochę tęskni się za tymi rówieśnikami, za tym kontaktem ze swoimi przyjaciółmi. No a nam to daje szansę nadrobić jakąś część materiału, żeby po powrocie było mniej tych egzaminów, bo tu nie ma taryfy ulgowej. I to wszystko będzie musiało być zaliczone po powrocie. Także my tu mamy cały system i całą taką procedurę codziennego uczenia, bo bardzo łatwo się zatracić w takim wakacyjnym klimacie i wakacyjnym anturażu i zapomnieć o tym, że obowiązki są bardzo istotne. Tak, a to super, że i nie tylko ty jako dorosła osoba, ale i twoi synowie czują tę odpowiedzialność, więc bardzo, bardzo fajnie. A czy ty masz w ogóle czas pomagać im w tych lekcjach? Myślałam, że będę miała tego czasu trochę więcej. Miałam taki plan, żeby każdego dnia tak życzyłam sobie, żeby po tej godzinie poświęcić i Dawidkowi, i Jasiowi w uczeniu. No, tego czasu mam jednak mało. Doszedł dodatkowy element w hotelu Paradise. Dodatkowy element dla mnie oznacza dodatkowy czas na planie i faktycznie bardzo dużo jestem na planie. Każdego dnia trochę się śmiejemy z Dagmarą, że mamy taki dzień świstaka, bo od rana się szykujemy, żeby około południa wejść na plan i tak naprawdę to się przeciąga do późnych godzin wieczornych bardzo często. Całe szczęście Jacek ma jeszcze trochę cierpliwości i przejął większość tych moich obowiązków związanych z dzieciakami. Ja ograniczam się do gotowania, prania, sprzątania, a przy tych lekcjach pomagam w miarę moich możliwości.